Eldridge opisuje tą historię o blaszanym królu, który jak nie królu, tylko tym cieśli takim, który sobie tam drewienka jakoś oporządzał i budował te drewniane rzeczy, ale zła wróżka rzuciła na niego taki czar, że się kaleczył. No jak się skaleczył, to taki opatrunek z blachy mu założył ślusarz. Kiedy się znowu tu skaleczył, to znowu opatrunek z blachy. Blacha, 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 blacha. I zrobił się cały srebrny i żelazny. I nawet mu się to podobało, facetowi się to podobało, tylko nie przewidział jednego, że przyszedł deszcz i zardzewiał i nie mógł się ruszyć. My mówimy tak, wyśmieliście mnie, to zobaczycie, jakie będę miał stopnie. Odrzuciliście mnie, to zobaczycie, jaką zrobię karierę. Przyjdziecie do mnie w łachę jeszcze, przyjdziecie. Więc ktoś kształci się nie po to, żeby rozwijać swój intelekt czy służyć społeczeństwu, tylko że jak będzie się mścił na tych wszystkich swoich kolegach czy koleżankach, zostanę lekarzem, będziecie w łachę do mnie przychodzić po recepty. A ja jednej dam, żeby was skusić, żebyście przyszli, a potem wam nie dam, a potem jednej znowu dam, żeby was podpuścić. I oczywiście, słuchajcie, nikt o tym nie myśli. To, co ja mówię, żadna dziewczyna, która zdaje egzamin jakiś tam medyczny, o tym nie myśli. A tu serce myśli. Mała dziewczynka, bo pamiętajcie, jak ktoś się obuduje tym fałszywym ja, przestaje się rozwijać. Eldridge mówi, że jeśli komuś złamano serce, właśnie taki inteligentny tata czy inteligentny wujek, to on się rozwija intelektualnie, fizycznie oczywiście, ale jeśli chodzi o jego osobowość ducha, to on stoi w miejscu. Na poziomie 5 lat. Są dyrektorzy banków, mają po 45 lat, a są naprawdę 5-letnimi dziećmi. Są kobiety, które są bardzo inteligentne, błyskotliwe, a tak naprawdę są dziewczynkami. To co mi kiedyś jedna pani opowiadała, proszę więcej, ja jestem psychologiem, pracuję w poradni w takiej i przychodzą do mnie ludzie, przyglądam się ich życiu, próbuję coś zwrócić uwagę na coś, a wieczorem przychodzę do domu, zdejmuję garsonkę, wskakuję w dres, siadam przy internecie i do obcego faceta piszę przytulnie. Pocałuj mnie. A potem rano zakładam strój, robię makijaż i idę do pracy. Fałszywe ja. Prawdziwe ja siedzi przy internecie, żebrzące, szukające jakiejś sensacji erotycznej. I trzeba to zdjąć. Zdejmowanie fałszywego ja, to my sobie do tego dojdziemy, jest bolesne. Przepraszam, to tak jakby kogoś rozebrać i puścić do centrum miasta. Bo po prostu czujesz się goły. Wszystko ci zabrania. To coś sobie retusze robił. Tutaj panie wiedzą, jak można defekty jakieś fizyczne, jak się jest tęgnim, to jakieś inne kolory, jak się jest tęgnim, to paski nie w tą stronę, tylko w drugą. Ile się włosami sobie można tu uszy zasłonić, tutaj sobie coś tam podciągnąć, ja się na tym za bardzo nie znam. Na czarno chodzę ubrany, to podobno modny kolor jest.